Wow, w życiu czegoś takiego nie widziałem. Tak tego. Cześć. Tak tego. Witam z tej strony Nazar. Kurczę, tak. Ale jestem po tych wielu prośbach i tym, że mam naprawdę mało czasu na razie na nagrywanie, to pomyślałem, że spróbuję, a co? Spróbujemy zrobić to z głosem, bo tworzenie napisów troszkę mi czasu zajmuje. I dzisiaj zagram w taki większy poziom. W końcu zabieram się do niego jakiś czas, ale obec mi się trochę psuł i nie chciał tego nagrać. A więc tak, witam was w kolejnym odcinku z poziomów Custom Levels. Custom Levels. Mój angielski. Dobra. Teraz tak, w którą stronę trzeba iść? Wydaje mi się, musimy tutaj. A, zbudowaliśmy. O, mamy kłopoty. Dobra. Kurczę, zmarnowaliśmy mychę. Wepchaj się. Dobra, tego pana jeszcze tutaj zdejmiemy. Teraz trafi nam platformę, tam zostało przejście. Dobra. Chodź. Słyszę, że jacyś się wrogowie dostają obrażenia. Kurczę, troszeczkę przed tym. Okej. Okay. Już myślałem, że nie doskoczę. Dobra, jeszcze raz. Musimy tutaj na jednym biegu zrobić. Wow! W życiu czegoś takiego nie widziałem! A ty się co? Coś zrozpełnili. To jest dużo na plus, jak się... niektórzy właśnie na niektórych poziomach przeciwnicy się... Nie sądzę. Na naszych oczach albo za nami się spełnują. Dobra, idziemy tutaj, zobaczymy. Jestem uprowadzony! Aha, to nas chyba do przodu trochę zaprowadziło. Dodatkowe życie, co się przyda. Tutaj jak najłatwiej to zrobić, po prostu zeskakujemy z platformy, kiedy jesteśmy na środku. Dobra, teraz tego nie skiepścić. Dobra. Kurczę, nie lubię takiego. Jak one są tak... Dobra. Dobra, udało się. Hej, gruba. Okej, tu możemy tylko odstapnąć. Ale głośny ten wodospad. Łapię technikę. Co tu się dzieje? Dobra, to jest stałe. Jakimś cudem to przeżyłem. Okej, udało się. I wracamy tutaj. Dobra, dobra i... Nie sądzę, zdaje się, że nie żyje. Co tutaj? A dalej raczej są... Kol! A, ten zapis, no trudno, spadliśmy. I spadliśmy drugi raz, ale przynajmniej wiem, że to jest teleport. A, dobra. Wepchaj się, zdaje się, że nie żyje. Przeskoczmy jeszcze raz tutaj. Co tu mamy? A, to jest to miejsce. Co licha? Wow, tego nie widziałem. Bardzo sprytne. Propsy dla autora. Tego się nie spodziewałem. Kurczę, zejście jeszcze niżej. Dobra. Ja chcę wejść tam. Tu się nie dostanę, bo tutaj teleport, jakiś barier... Barier, bloki jakieś tutaj... Nie, te kryształy nam blokują drogę. Dobra, come on. Dobra. Okej. Tutaj też nie wyjdziemy. Schodzimy jeszcze niżej. Jany, rany, ale to jest fajnie zrobione. Dobra. I tu już możemy się dostać. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. A tutaj. To ja chcę teraz do góry. Dziękuję. I chciałem do tego prochu się dostać.
ale widzę, że nie dam rady. Aha, i to mnie do góry tepie, dobra. Super. Tu jest skarb, czy jest gdzie... to było wredne. Tak. Okej. Ojej, to było niebezpieczne. Dobra, szybko przechodzimy, wykorzystujemy miecz jak tylko się da. O, magia, super. Dobra, dobra. Irania trochę mi tego chapka zabrała. Dobra, widzę już tutaj. Raz, dwa, trzy. Tutaj zbierzemy. Teraz tu skaczemy. Nie, nie udało się jeszcze raz. Jeszcze raz. A, w ogóle powiedzcie, czy jest lepszy z voice'em, bez voice'u, warstą voice'em. Dobra. Koniec. Możecie napisać w komentarzu, czy lepiej tak z głosem. Ja tam, wiecie, chciałem się bardziej czuć, jak już zacząłem bez głosu, to żeby było to tak jak jest. Ale tam, kurczę, nie zaskoczyliśmy tam. Teraz na korytarze. I sumy. Okej. Okay. A, sobie wskakujemy szybko. I rozwaczyścimy. Zrobimy tutaj. Hej, grubasku. Aha, to tutaj musimy doskoczyć. I zaprowadzi nas gdzie? O nie. Ha, widziałem. Dobra. Bo wcześniej troszkę w ten poziom grałem. A jeszcze nie przyszedłem. Tu normalnie przychodzimy. Tak tego. Cześć. Ale my zejdziemy sobie tutaj. O, tu jest jeszcze sekretne przejście. Kurczę, tylko trzeba skoczyć w odpowiednim momencie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Okej. Okay. Skoczymy tutaj. I tu czeka nas dużo tych rybek. Nie wolno nam podskakiwać, bo wpadniemy na te kolce od góry. O, i lądujemy tutaj, dobra. To jest trudny fragment, tutaj zginąłem już wiele razy w przeszłości. Okej, okej. Tracę ten lewnisty miecz. Nie uda mi się za pierwszym razem. Nie uda mi się za pierwszym. Kurczę, magia poleciała, dobra, dobra, dobra. Lecimy, lecimy z drogi. Wow, udało się za pierwszym razem. Tego się nie spodziewałem. I zebrałem jeszcze wszystkie skarby. Wow, dobra. Idzie mi znacznie lepiej. I mamy złoty punkt zapisu. Dobra, ale jeżeli nie zginąłem na tamtym miejscu, to zginę tutaj. Nie ma bata. Chociaż... Chociaż, zobaczcie, ten skarb smoka był odwrócony jeszcze do tej, takie smaczki. Autor dodaje. Dobra, szybko. Zbieramy skarby. Tu jest jakieś przejście. Orzesz ty. Dobra, tych gości trzeba rozwalić dynamitem. Okej. Tutaj dynamitu raczej nie wrzuca. Chociaż... Nie, nie dosięgnie. No, liczymy z tutaj później magii, bo... Myślę, że tu będzie dużo hord
przeciwników w jednym miejscu. A, dobra, jeszcze raz, spokojnie. Dobra, idzie nam naprawdę nieźle, 5 żyć mamy. Mam nadzieję, że uda mi się ukończyć to. Dobra. Czy tam ktoś jest? Nie, nikogo nie ma. I jest punkt, dobra. Ach, dobra, jest w tym miejscu. Zobaczmy teraz. Ten trąd raczej nas zabije. Teraz patrzmy, nie możemy skakać zbyt wysoko. Nie możemy zbyt nic. I musimy... Tak, nie musimy skakać, bo inaczej nas odepnie. Na tamten trąd, który nas zabija w jednej chwili. Jak delikatnie sobie skaczemy, to wychodzi. Dobra, ktoś tam jest? Nie. Chyba nie. Okej. Dzień dobry. Dobrze, dobrze. Skakujemy. Aha, i to była dobra droga, dobra. Żadnego wroga? Okej. Jedną rybkę mniej. Aż tam nie pójdziemy tam na dół. Tam widziałem było przejście. Wy, moi widzowie, też pewnie to zauważyliście. Kurczę, podbiłem go. Teraz którędy pójść? Bo tam na dole było jeszcze jakieś skarby. Coś ze skarbami? Nie, będę iść tędy. Dobra. Co tu mamy na dole? Ojej, prawie mi spadł. Aha, czyli gdybyśmy poszli na dół, to byśmy się tu dostali za pomocą. Dobra. Przestań raz, jak będziecie w to grać, kiedy to wchodzi ten poziom, to pójdźcie tam na dół. Możesz ty. No, tego się nie spodziewałem. Chciałem zobaczyć, co jest tam niżej. A, oczywiście musiał. Być gostek gdzieś w korytarzu, no i spełnimy stację. Idziemy do przodu. Tutaj będzie to. Dobra, szybko musimy przychodzić. No dawaj, come on, come on. To nas zabije w jednej chwili, dobra. I znowu wiatr. Okej, chyba się uda. Tak, ale chaos generują te prądnice. Zresztą gdzie nas wyrzuci. A, i teraz widzicie, byliśmy w tym miejscu i teraz zbieramy te skarby. To za dużo razy powtarzam i. Dobra, wracamy. W ogóle niedługo będzie ten... nie wiem kiedy ten plan serio, ale teraz jak jest, to jutro serio. Kurczę no, trzeba pójść w prawo. A widzicie, zabijają nas na jeden kopita. Co chciałem powiedzieć, że niedługo mój kanał będzie obchodzić pierwszą rodzinę i myślę, że jakiś materiał specjalny stosuję. W związku z tym, dobra, teraz trzeba... Prawo, dobra, udało się. Mimo, że byłeś na końcu korytarza. Nie ma. A tam nikogo nie ma, dobra. Tak, tyle tych magicznych pozorów mam teraz, że mogę ich sobie używać dowoli. Chyba duże poziomu nie zostało, chociaż on jest dosyć duży. A, widzę drugi punkt. Fajny teleport. A, teraz jesteśmy tutaj. Dobra, przyjdziemy za szybko. I tutaj trzeba uważać na swoje HP. Bo przeciwników jest tyle, że łatwo zapomnieć o tym, że... Okej. I tu użyjemy dynamiku oczywiście.
Dobra, mam połowę chapce, czyli powinno dać radę. A, i patrzcie, są tak perfidnie ukryte, widzicie? Użyjemy dynamit, żeby to otworzyć. Nie, to chyba jest dekoracja tylko. Jeżeli czasami autor poziomu jakąś kiepską musi taką skrzynkę, że nie da się jej otworzyć normalnie, to użyjcie dynamitu. Pytam, tyle... Ile mi tej amunicji daje? Dobra, to wykorzystamy. O, tutaj na przykład. Nie otworzę ich tak normalnie, ale jak użyję dynamitu, no to mamy. Dwie monetki. No, tutaj też. Taki trik. O, to, o, dobra. Hej, grubaski. Dobra. No to lecimy, lecimy. Dużo tych skarbów. Aha, i teraz jesteśmy tutaj. Oczywiście musiałem spaść. Okej. Udało się. Teraz się nie udało doskoczyć. Okej, jesteśmy. No i mamy teraz latające platformy, bo czy byłby dobry... Dobry poziom bez latających platform. No, w dalszym ciągu mogło być dobrym poziomem, ale... Mimo wszystko to jest taki... Coś, co się powinno pojawić. O, ale bardzo mi się podoba budowa tego poziomu. Dobra, jesteśmy. Teraz powinno pójść szybciej. O, dokładnie. Spokojnie. Jesteśmy na górze. Nie wyglądają na smaczne. O, dzień dobry. Mam duże pazurko, to jeszcze będę oszczędzać. 81. Przemyśl to. Okej, to jakoś lecząca była. Okej. Oj! Dobra. To było trochę niebezpieczne, nierozważne z mojej strony. Okej. O, mogę to zjeść. Dobra. Jeszcze nie magią częstują, no. Tak tego... Cześć. Proszę państwa, dobra, zobaczmy co jest na górze. No stąd się możemy wrócić. A z zapadających się nie możemy już. O dobra, użyjemy Rain Clipa, żeby się tu dostać. Aha, i mogę skoczyć tu albo tu. Dobra, skoczymy. A widzisz, mówiłem. Okej. No, to była dobra droga. A, i patrzcie teraz, to jest zabójcze. A, wszystkie naraz się niszczą, ale... Nawet nie wiem, chyba możliwe jest spokojnie zebranie wszystkich skarbów z tamtego miejsca, ale dużo razy mówię ale. O, znowu zebraliśmy skarb, do którego wcześniej mieliśmy miejsce i teraz skaczymy po całej mapie. Tak. Hej, grubaszku. Wow, naprawdę mieliśmy małą chapkę. Co ta ryba tu robi? Nie wiem, czy to było zamierzenie autora, czy... W życiu dobra. Miał być epickie wejście, oczywiście się poślizgnąłem. No cóż... ocenę tutaj zamieścimy, ale ogólnie bardzo mi się podobał ten poziom. Jeszcze się zastanawiam nad tym. Co do ocen, to myślę, że za dużej wagi nie należy do tego przykładać. Ja po prostu tak sobie porównuję w mojej ocenie. Przynajmniej koniecznie musi być dobra, bo mimo wszystko to bardzo dobrym graczem nie jestem. No ale myślę, że to by było na tyle. To był pierwszy odcinek z moim głosem, z custom noveli z Kapitana Pazura. Cześć!